Dziś mija kolejna rocznica śmierci polskiego pułkownika uzbrojenia, inżyniera Michała Dębińskiego. Michał Dębiński urodził się 25 września 1893 roku, prawdopodobnie w Warszawie, ponieważ to tam uzyskał między innymi dyplom inżyniera na Politechnice Warszawskiej. Studia techniczne również kontynuował we Francji. W swojej karierze techniczno-wojskowej zajmował szereg poważnych stanowisk, był kierownikiem zbrojowni w Warszawie, szefem Instytutu Odbiorczego Departamentu Uzbrojenia, Ministerstwa Obrony również w Warszawie oraz podczas ostatniej służby wojskowej jako szef Wojskowego Instytutu Technicznego w Londynie, jak i w Edynburgu. Na wszystkich zajmowanych stanowiskach miał zawsze duże uznanie za swoją sumienną i owocną pracę. Był też odznaczony szeregiem orderów polskich, jak Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi medalami zagranicznymi. Po wojnie osiadł w Anglii, ponieważ 26 września 1946 roku. Pozbawiono obywatelstwa polskiego 76 oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie przez tymczasowy rząd jedności narodowej. Nazwisko naszego inżyniera na tej liście było pod numerem 13. Do Polski już nigdy nie powrócił. W dzienniku polskim i dzienniku żołnierza z 1960 roku czytamy. Z Londynu nadeszła smutna wiadomość o zgonie pułkownika inżyniera Michała Dębińskiego, dobrze znanego wśród polskiego świata technicznego fachowca z zakresu przemysłu uzbrojeniowego w przedwojennej Polsce. Pułkownik inżynier Michał Dębiński zakończył swój pracowity żywot nagle w Londynie w dniu 13 kwietnia bieżącego roku, osierocając żonę Reginę i syna Macieja. Cześć jego pamięci!